Ogromne zestawy klocków to coś, co pojawia się nawet bardzo rzadko na moim głównym kanale, a co dopiero tutaj na W ogóle to fajny kloc. Jednakże wpadł w moje ręce taki oto zestaw klocków, blocków, no i ciężko go po prostu nie zrecenzować, dlatego jedziemy! WTF, WTF, WTF! Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak wiecie, niedawno był dość duży haul właśnie tych zestawów z blocków. Zapraszam was teraz do narożnika, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. No i w tymże haulu kilka opakowań było naprawdę dużych, między innymi posterunek policji, między innymi remiza strażacka, jest również galeria. Natomiast to jest pierwsze duże opakowanie, które ja tutaj dzisiaj będę z wami otwierał. I jak doskonale wiecie, rzadko jest tak, że muszę nagrywać tutaj, ani na swoim strychu, gdzie mam na to jakby przeznaczone miejsce. Ale musimy tu być, bo to pudło, widzicie, jest na tyle duże, że tam nie ma opcji, by się to zmieściło. A swoją drogą, pudło całkiem ciekawe. Przejdźmy do kilku ważnych detali. Bo powiem wam szczerze, że kilkoma rozwiązaniami sam tu jestem mocno zaskoczony. Chociażby tutaj tym sposobem budowania, no to jest coś, na co nawet Lego nie wpadło nigdy. Na pewno należy to pochwalić. Na pewno na plus też duży, że spójrzcie, to co mówił od jakiegoś czasu, coraz bardziej idą w nowe, ciekawe elementy. Sam wóz również nie wygląda najgorzej. W ogóle cała remiza sprawia wrażenie ogromnej, to na pewno. Także to jest fajne, mamy i lotnisko dla helikoptera, jeden parking dla małego wozu, parking dla dużego wozu, tutaj taką jeszcze siedzibę, zapowiada się naprawdę ok. W ogóle bardzo podoba mi się też ta rączka, która umożliwia nam po prostu fajne i wygodne przeniesienie zestawu ze sklepu, niezależnie od tego, ile mamy lat. W ogóle super opcja, naprawdę, aż dziw, że Lego takich rzeczy nie ma. I w ogóle blocki idą w coraz więcej rzeczy, których nie ma Lego i bardzo dobrze, moi drodzy, tak to wygląda. Tutaj jeszcze prezentacja innych zestawów właśnie z serii strażackich, przedstawienie kilku opcji bawialnych, no zapowiada się naprawdę ok. Miejmy nadzieję, że na samych zapowiedziach się nie kończy. Czy to jest piła spalinowa? Wow! Piła spalinowa, serio. Dajcie mi minutę 8, znaczy przy takim zestawie to na pewno więcej. I zaraz do was wracam i sprawdzimy, jak się ma faktycznie sama zabawka do, no, dość dużych już oczekiwań moich w stosunku do tego zestawu. I gotowy konstrukt mam już zbudowany i moi drodzy, sami przyznacie, że bardzo rzadko, a właściwie pierwszy raz w historii tego kanału jest tak, że nawet w moim studiu na strychu ten zestaw się nie mieści. No więc już jest tutaj pierwszy efekt wow. No będzie tutaj całkiem sporo opowiadania, więc zapaszcie sobie jakąś herbatkę, będzie sporo plusów, ale niestety też sporo minusów, o czym zaraz po kolei. Zacznijmy może jednak od samych pozytywów. No pierwsze co, gdy patrzymy na ten zestaw, no to można faktycznie stwierdzić jedno wielkie wow, ponieważ dzieje tu się naprawdę dużo, a to co widzimy z zewnątrz nie do końca odzwierciedla to wszystko, co tutaj dostajemy. Jak już jakiś czas temu wam wspominałem, blocki już nie są tymi klockami, że wiecie, dałem nam pojaździk, jakąś szopę z czterech klocków i ciesz się. Nie, tutaj wypełnienie detalami jest przepiękne. Po prostu nowe elementy, tak jak wam zresztą tu już pokazywałem, no ta piła tarczowa to naprawdę tu istnieje i naprawdę robi dla mnie też efekt, no po prostu oszałamiający, bo z Lego takiego efektu nie posiadamy. To jest wszystko w ogóle wypchane. Dodatkowo, nie mówię tu tylko oczywiście o gadżetach, ale o wielu innych rzeczach. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie tutaj ta góra. Tak zwane pięterko, jeżeli mogę powiedzieć, moi drodzy, bo spójrzcie, co tutaj dostajemy. Takie oto leże, wiadomo, strażacy nie cały czas są na służbie, muszą w międzyczasie też spać, zresztą w nocy przede wszystkim. No i my dostajemy tutaj dla nich łóżeczko. Obok, spójrzcie, jeszcze upchano nam tutaj taką szafkę. W niej faktycznie nic się nie rusza, a na łóżku brak studów, ale i tak naprawdę doceniam takie smaczki, bo w Lego nie zawsze takie rzeczy nawet istnieją, a w blockach proszę istnieją. Tym bardziej, że spójrzcie, zaraz obok, fakt, bez drzwi, ale istnieje toaleta. No to też jest coś, czego się tutaj kompletnie nie spodziewałem. Innymi słowy, taki, wiecie, mieszkalny, nawet można by rzec, fragment tej konstrukcji, no to jest coś, co naprawdę na mnie zrobiło wrażenie. Jedziemy sobie tutaj chwilę do góry i co tutaj znajdziemy? Znajdziemy tutaj takie mikrocentrum dowodzenia z obracanymi fotelami. Dostęp do niego faktycznie jest bardzo fajny, bo jak widzicie, mamy tutaj odsłoniętą całą stronę, odwracamy, sadzamy sobie chipka i możemy go z powrotem odwrócić do komputera. Drugi komputer tutaj, na trzecim nie naklejemy naklejkę, ponieważ naklejemy
zostawiłem ją na dole, do czego jeszcze zaraz, moi drodzy, przejdziemy. I tak, brakło mi tutaj jednego elementu, ale mogłem też go zamontować trochę źle, do czego jeszcze zaraz, moi drodzy, wrócimy, jak i do tutaj większego buildu. Bo jeszcze na chwilę pozwolę się cofnąć. Jeżeli będziemy dalej szukali plusów, to zdecydowanie do nich dochodzi też to, że no, blocki tutaj kombinują. Elementów powstaje coraz więcej, jak chociażby przedstawione tutaj elementy, ale też widzicie, tutaj mamy taką antenę w zupełnie nowym kształcie i bardzo dużo elementów tutaj mógłbym wam znaleźć, które ja pierwszy raz widzę na oczy. Tutaj macie też chociażby do pokazania flagę. Super, że Blocki idzie coraz bardziej w swoje elementy. Super, że mają coraz więcej swoich własnych elementów. Naprawdę jest to dobry znak, bo stają się coraz bardziej takim, wiecie, autonomicznym klockiem. Coraz bardziej kojarzących się po prostu z własną marką. Niesamowicie też podoba mi się to, że nie tylko klocki tworzą sobie nowe, ale i kolorki. To jest zupełnie inny kolor niż niebieski z Lego. Niebieski z Lego taki nie istnieje. No i właściwie jest to też krok, który mi się bardzo podoba, bo po prostu, no wiecie, nie musimy odgapać wszystkich kolorów od wiodącego producenta tutaj klocków. Zestaw ten jest wypełniony wieloma innymi smaczkami, jak chociażby spójrzcie, jak ładnie oddane płytki, jak ładnie oddane schody, zresztą takich elementów jest więcej, bo jak już jesteśmy przy schodach, spójrzcie. I tutaj mamy u góry oddane schody wraz z takimi barierkami, co by nikt tutaj nie spadł, i u góry kolejne, a z tyłu tam widnieje jeszcze taka oto drabineczka z dołu na samą górę. Naprawdę podobają mi się te rozwiązania i widać, że tutaj blocki przykładają się coraz bardziej do swoich konstrukcji, coraz bardziej powodują, że są one lepsze, ciekawsze i po prostu wiarygodniejsze. Tak jak mówiłem, nie powodują, że to jest taki, wiecie, budynek 2 na 2 z 4 klocków złożonych i masz i się ciesz. Naprawdę tutaj jest się czym zdecydowanie cieszyć. Mamy wiele też ruchomych elementów, jak na dachu to, jak antena, którą już tu prezentowałem, jak chociażby tutaj też te otwierane drzwi, no i przede wszystkim wozy, które nam mogą stąd wyjechać. Może więc omówmy sobie teraz kolejno pojazdy. Albo zanim jeszcze omówimy sobie pojazdy, chciałbym mocno pochwalić figurki. Faktycznie ich build się, no tutaj już poprawił na przestrzeni lat. Jedyne co, to dla mnie trochę ten tył, nie rozumiem. No jednak te nóżki powinny być z tyłu chyba zasłonięte, byłby to lepszy wygląd. Natomiast i tak wygląd tych figurek się poprawił. Natomiast bardzo chciałbym pochwalić. Początkowo też czepiałem się jednakowych uniformów, ale kurczę, no przecież nawet u nas w kraju uniformy są identyczne dla strażaków. A tutaj właśnie, wszystkie uniformy są identyczne, jednakże każdy strażak ma inną buźkę. Początkowo bałem się, że dostaniemy tutaj strażaków z identycznymi buźkami albo dwa warianty, a tutaj każdy z nich ma swój własny, indywidualny wyraz twarzy. Super, naprawdę podoba mi się to bardzo. No a teraz obiecane pojazdy. Przede wszystkim jak tutaj wyjeżdżamy, jest fajna opcja. Tutaj mamy takie stopery, dzięki którym ten pojazd sam tu nie wypadnie, go na strych mogłem wynieść, trząść i tak dalej, moi drodzy. Mamy tu jeden pojazd. Żeby nie było, gwoli ścisłości nie naklejałem tu wszystkich naklejek. Właściwie większości nawet nie naklejałem. Głównie po to, że jak będę chciał sobie kiedyś zniszczyć ten pojazd, budować coś z tych klocków, no to wiecie, naklejki by to mi uniemożliwiały. Dlatego naklejałem tylko tu, na przykład na dach. Pojazd jest jak najbardziej ok. Brakuje mi tu trochę drzwi i nie mówię tego dlatego, żeby blocki zrobiły drzwi, bo na przykład ten pojazd już ma drzwi, ale właśnie żeby tutaj te drzwi były. Ale wiecie, to już jest moje widzimisię. Faktycznie tutaj na tył też się naklejek. Bardzo podoba mi się tutaj ta u góry gaśnica. No ona jest po prostu piękna. Fakt, brakuje tu jakiegoś podestu dla figurki, ale no to jest zrobione niesamowicie z kieliszka, kubeczka, moi drodzy, i takiego jakby kranu. No wow, taka kombinatoryka. Zresztą niejednokrotnie mnie tu zaskoczono przy tym zestawie, o czym jeszcze zaraz. No z tym się jeszcze nie spotykałem. Jeden wóz jest taki, do niego jeszcze, do tego u góry oczywiście możemy podłączyć sobie tutaj tą rurę. Mamy również zdecydowanie drugi, większy wóz strażacki i on dopiero robi wrażenie, tu sami przyznacie. No mam przede wszystkim też drabinę unoszoną do góry. Drabina jeszcze się rozsuwa na całkiem dużą wysokość. Mogę wam teraz pokazać, spójrzcie, jak wysoko ta drabina sięga. No tutaj również rura, sterowanie, jeszcze miejsce dla figurki i obracalność o 180 stopni wokół własnej osi. Tu jeszcze jakieś, tak jak już mówiłem, kolejne detale realności strażackiej. Super. A z tyłu znajdziemy jeszcze dwie szafeczki, gdzie możemy upchać. No właśnie nie do końca wiem co, bo większość tych gadżetów jest zbyt duża, żeby tu upchać, ale i tak doceniam, że mamy tutaj taki element. Tutaj, jeżeli sobie spojrzymy, moglibyście się tu spodziewać jakiejś rzeczy, ale tu jest właściwie sam nosze. To można powiedzieć, jest taka strażo karetka chyba, no bo widzicie,
widzicie, tutaj możemy upchać to i tutaj są już wspomniane drzwi, tak samo jak i w kabinie są wspomniane drzwi. Przymykamy, fakt, tu jest troszkę luka, tutaj jeszcze to. Te dachy nam się oczywiście podnoszą, dając nam łatwy dostęp do środeczka, moi drodzy, że od góry sobie możemy tą figurkę jeszcze tutaj włożyć. No i pozostał nam ostatni z pojazdów, czyli helikopter. Moi drodzy, tu również go tak średnio ponaklejałem, ale tak chciałem. Tutaj płozy nawet się, jak chcemy, to troszkę ruszają. Jest miejsce dla pilota. Tutaj mamy podnoszone i całkiem ciekawe, takie dwa, jak widzicie, ramiona już psikające tą wodą. Oczywiście to się kręci. Kolejny inny element niż u wiodącego producenta klocków. Kolejny tu. Tu spójrzcie jeszcze, jakie fajne wykończenie tutaj tak naprawdę. No i cóż, moi drodzy, pocieszyliśmy się, inaczej, nacieszyliśmy się tym zestawem, ale niestety troszkę czas ponarzekać. Bo wymieniałem na przykład wiele ciekawych rozwiązań konstruktorskich i na przykład to, co zrobiono tutaj, też mi się niesamowicie spodobało. Spójrzcie, tutaj tych elementów użyto, tych i tu i u góry, żeby zrobić takie piękne skosy. Wszystko super, ale zestaw jest od 6 lat. Mi, 35-latkowi, było naprawdę niestety tutaj ciężko to podopinać. Naprawdę to wbrew pozorom się rozpadało trochę. W rękach ciężko było aż tyle tych elementów naraz synchronizować. W związku z tym mi było ciężko. Jeżeli jesteśmy już przy budowie, no to jak wiecie, ja dotychczas składałem raczej mniejsze zestawy. I tamtej rzeczy nie widziałem. Tutaj ten zestaw, generalnie gdyby on był z Lego, ja bym go budował, nie wiem, 1/3 szybciej, myślę. Bo blocki zdają się jakby nie wiedzieć o swojej największej wadzie. Moim zdaniem największą ich wadą konstrukcyjną, w sensie, wiecie, budowlaną, jest to, że używają zbyt dużo plate'ów. Na przykład tu mamy, wiecie, plate 6x8, na nim kolejny plate 6x8, a na nim jeszcze inne kolejne plejty, 3 plejty szczepione, zresztą nawet tutaj mamy 2 plejty szczepione, do nich jeszcze za sekundę wrócimy. I jakby po pierwsze bez separatora sobie nie wyobrażam tego rozszczepić i fakt, dobrze, że separator jest już tutaj dołączony, to absolutnie, to przede wszystkim. Natomiast to plejtowanie wbrew pozorom też nie jest łatwe i myślę, że 6-latek przy cięższych, większych plejtach też będzie potrzebował wezwać tego dorosłego do pomocy, dosłownie fizycznej pomocy, bo ile pojedyncze klocki szczepiamy raczej bez większych problemów, z trochę większą faktycznie włożoną siłą niźli w Lego, no tak po prostu jednak tutaj już niestety przy tych plejtach 3-4 pod rząd, nie wiem czemu tak plejtują, no ale po prostu tutaj faktycznie pojawia się troszkę większy problem, no i po prostu musimy już tutaj się wspomóc osobą dorosłą. Wspominałem też, że tutaj mamy 2 plejty tak szczepione, a no mamy, początkowo się dziwiłem dlaczego, wszak mówię, tych plejtów nigdy już od siebie nie oddzielimy, ale spójrzcie, jaką tutaj mamy ogromną przestrzeń. Tutaj faktycznie ten plejt musiał być, żeby było w miarę twardo, byśmy mogli budować tu do góry, bo na przykład tutaj, gdy już nie użyto tego podwójnego plejtu, spójrzcie, jak to się nam może łatwo ugiąć i tak naprawdę za bardzo nie chcę tu dociskać, bo ugiąć, złamać to pół biedy, ale może po prostu się to zawalić, nie wiem czemu i tutaj faktycznie na środeczku, jak i tutaj, znaczy tu wiadomo, że nie centralnie na środeczku, ale chodzi mi tam z tyłu, nie ma jakiegoś jednak spornika, jakiejś ściany, która by tutaj to wspierała. No i podobnie mógłbym rzec tutaj z tymi drzwiami. Zachwaliłem je przed chwilą, ale wiecie, niby wszystko fajnie, podwójne drzwi, ale przez to, że mamy tutaj na środku taki oto element, to ten efekt trochę tutaj pryska, no bo nie są to takie totalnie otwarte drzwi na oścież, bardziej jak jedne do wejścia, a drugie do wyjścia. I takich rzeczy mógłbym wymienić tutaj naprawdę wiele. Dodatkowo czasem mam wrażenie, że nie do końca przemyślane są te konstrukcje. Spójrzcie, mamy na przykład tutaj H lotnicze, a pojazd z tymi płozami tak ledwo o to białe zahacza. I wiele jest takich rzeczy, na przykład tutaj też super. Pochwaliłem tą gaśnicę na dachu, ale każdorazowo musimy niestety ją przekrzywić tutaj w bok. O, w ten sposób, bo inaczej zahaczymy tu o dach. Na przykład mamy tutaj drabinę i super, ale nie ma na nią uchwytu. Ona musi leżeć dodatkowo tutaj luźno. Super, że wprowadzono też kompletnie nowe elementy i wszystko fajnie. Możemy ją sobie założyć na postać. Ale czego chciałbym się tutaj przyczepić, no to spójrzcie, że nawet jak tutaj jest jeszcze ok i super, tak już tutaj po prostu one tak dość luźno są i niestety z tych haków też potrafią spadać, szczególnie jak się tutaj intensywnie bawimy. No i tu już kilka minusów, jak słyszycie, jest faktycznie. Niestety jednego największego przeboleć nie mogę. I wybaczcie, ale muszę teraz sięgnąć do opakowania
ponieważ mamy tutaj instrukcję. I nie, ja tej instrukcji tego nie zrobiłem. Niestety, moi drodzy, ja taką instrukcję wyciągłem z opakowania. I jak fakt, zachwalam Blocki za każdym razem, bo pięknie. Oni po prostu przepięknie popakowali szyby. Znów, każdy rodzaj szyby, no prawie każdy, jest tutaj pakowany w osobną folijkę. Kurczę, naprawdę wow, nawet nie do jednej. Ale no instrukcja, która w taki sposób jest tutaj przyniszczona zaraz po wyciągnięciu z pudełka, jest czymś, co mnie niestety boli i osobiście mocno się waham, by no, na reklamację to nawet w jakiś sposób złożyć, moi drodzy. Ale co mnie bolało dużo bardziej, to to, że naprawdę też początkowo miałem w ogóle pisać już z reklamacją do... po prostu miałem pisać z reklamacją, że brakuje mi elementów, moi drodzy. Nie. Mamy kolor czerwony, a wiecie jaki to jest kolor? Wiecie jaki to jest kolor ten obok? No, nie chcę mówić, ale naprawdę potrzebowałem się dopiero w połowie gdzieś instrukcji, nauczyłem się, potrzebowałem się przestawić, że to jest kolor szary, moi drodzy, to nie jest czarny, to jest szary. Ileż razy się myliłem, ileż razy, no niestety nawet, ale się frustrowałem przy budowie tegoż zestawu, bo mówię, no kurde, nie ma tego klocka, szukam 5 minut, nie ma, po czym się kapłem, a może to nie jest czarny, tylko szary i tak niestety jest często gęsto. I to mnie trochę boli, bo naprawdę powodowało to niestety, no, moje nerwy podczas budowy tego i kurczę, Blocki, no co jak co, ale to akurat musicie poprawić, bo naprawdę między szarością a czarnością, no tutaj jest zbyt mała różnica, w sensie inaczej, szary wygląda jak czarny, i ja naprawdę budowałem w środku dnia, no niestety tego przeboleć nie mogę i ten aspekt powodował, że no niestety, ale nie budowało się tutaj do końca przyjemnie tego zestawu, w sensie nie zrozumcie mnie źle, same klocki nie szczepiały się źle, tu się nie budowało źle, niestety bardziej, mówię, denerwowała mnie ta instrukcja i ten brak rozróżnienia kolorystycznego i to powodowało gdzieś tam we mnie takie jednak. No i taki jest, moi drodzy, ten zestaw. Z jednej strony zaskoczy nas fajną, zbudowaną ręcznie kamerą zrobioną z kielicha, z drugiej zaskoczy nas oto na przykład takim oto elementem, który niestety średnio działa, bo jak nim zaczniemy kręcić, albo mi odpada tu z góry, albo w ogóle ten element, widzicie, teraz średnio chodzi, a jak ruszę mocniej, no właśnie się wyłamuje. Więc na przykład ten element chodzi średnio. Dalej, tutaj też miała być linka, ale niestety mi się rozwarstwiła i właściwie rozwaliła. Dalej, mamy coraz więcej ciekawych gadżetów, coraz więcej indywidualnych nadruków i takie mega smaczki, jak tutaj u góry ta miejscówka do spania. I tak mógłbym wymieniać naprawdę, moi drodzy, długo. No i tak to z tymi Blockami jest. Oni naprawdę chcą, bo to widać. Oni się naprawdę starają, bo to widać. I nie sądzę, żeby tutaj coś było specjalnie robione w jakiś sposób, wiecie, zły, w sensie, no, te kolory są do poprawy, tak? Elementy niektóre są do poprawy. Nie zapominajmy jednak, że rok, dwa temu nie było w ogóle tych elementów i mogliśmy narzekać, że nie ma takich elementów. W związku z tym elementy weszły, okej, gdzieś tam będą poprawiane i pewnie będzie z roku na rok coraz lepiej. No ale żeby, bo tak gadam i gadam, podsumowując, moi drodzy, generalnie jest dobrze. Zestaw naprawdę robi wrażenie, ja się cieszę, że go posiadam. Posiada wiele fajnych funkcji, tutaj mówię, wiele pomieszczeń. Ta zabawka jest naprawdę mega bawialna, plus jeszcze te trzy pojazdy, ale faktycznie kilka rzeczy jest do ulepszenia po prostu. Tutaj i trzymam kciuki, że Blocki oczywiście to zrobią w przyszłych latach. Właściwie nie muszę trzymać kciuków, bo ja obserwując ich od kilku lat, po prostu widzę, że tą jakość i wszystko tutaj zwiększają, więc no pewnie kwestia czasu, aż za 2-3 lata dostaniemy totalnie wykoksowany po stronach policji. Dobra, moi drodzy, bo trochę się rozgadałem, mam nadzieję, że jednak ta recenzja wam się podobała. Jeżeli tak, zostawcie subskrypcję, dzwona. Jeżeli nie, to też zostawcie subskrypcję i dzwona, po to by śledzić inne recenzje, moi drodzy. By zobaczyć też inne firmy, by zobaczyć też Blocki kolejne, bo jeszcze kilka dużych zestawów mam. Ja się dzisiaj z wami żegnam, no i cóż, idę wprowadzić go do... A nie, nie mogę mówić, że do miasta, bo wy nie wiecie jeszcze, że będzie... A, dobra. Bye!